Cześć, a dzisiaj zrobimy sobie test orzechów włoskich. Baccalant to są orzechy z wysoką zawartością kwasów tłuszczowych omega-3. Jeżeli zatem zależy Wam właśnie na tym konkretnym elemencie, no to myślę, że tutaj orzechy włoskie Baccalant mogą być słusznym wyborem. W tym przypadku mamy paczkę, jak sami widzicie, 200 gramów, a zatem dość spora paczka takich orzechów włoskich. No i za taką paczkę, za taki produkt zapłacicie w sklepie spożywczym pewnie gdzieś tam koło kilkunastu złotych, koło 14, jak dobrze pamiętam, mniej więcej za tyle kupowałem właśnie taką paczkę. No i generalnie pamiętajcie też, że to nie jest jedyna wielkość, jeżeli chodzi właśnie o paczki z orzechami włoskimi Baccalant, ponieważ takie orzechy sprzedawane są również w mniejszych opakowaniach, jak dobrze pamiętam, 100-gramowych, tak, a zatem tutaj macie pewien wybór w tym konkretnym zakresie. Może teraz przejdźmy sobie jeszcze do omówienia kwestii dotyczących wartości odżywczych. No i tutaj mamy wszystko opisane w przeliczeniu na 100 gramów. Wartość energetyczna 683 kilokalorie. Następnie tłuszcz 63 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,3 grama, w tym kwasy tłuszczowe jedno nienasycone 10 gramów, w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone 47 gramów. Jeżeli chodzi natomiast o węglowodany, no to mamy tutaj 9,4 grama, następnie w tym cukry 3 gramy, błonnik 5,9 gramów, białko 17 gramów i sól 0,01 grama, tak? A zatem jak sami widzicie, bardzo fajnie to się prezentuje, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wartości odżywczych. Tutaj macie też u góry oczywiście opisany szczegółowo skład tego produktu, natomiast ja tutaj nie będę oczywiście tego wszystkiego czytał, bo nie ma to większego sensu, tak? Jeżeli chodzi o sprawy związane z tym, jak to prezentuje się w środku, ja już większość opakowania sobie tutaj wyjadłem, jak sami widzicie. Została mi tak naprawdę końcówka tego opakowania. Natomiast tak mniej więcej prezentują się właśnie te orzechy włoskie. Może z bliska Wam pokażę, żebyście też to lepiej widzieli. Taki pojedynczy orzech bardzo fajnej jakości, tak, bardzo dobrze się prezentuje, no i przede wszystkim mega fajnie smakuje. Żeby nie być gołosłownym, spróbujemy sobie właśnie takiego orzecha, a zatem próbujemy i sprawdźmy, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o smak. No i powiem Wam, że mega smaczne orzechy. Ja tutaj jak najbardziej oczywiście polecam Wam ten produkt. Jeżeli zastanawialiście się, czy są to orzechy włoskie, które warto kupić, no to ja powiem Wam, że jak najbardziej warto to zrobić, tak? Jeżeli się zastanawialiście, no to myślę, że jest to jak najbardziej słuszny i dobry wybór, jeżeli chodzi o orzechy, tak? Natomiast tak to wygląda wszystko z mojej perspektywy. Ja jestem ciekaw też Twojej opinii w tym temacie. Napisz mi w komentarzu, co Ty sądzisz na temat orzechów włoskich Baccalant. A tymczasem to wszystko. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.